super masz ten płaszcz. Girls Rock. Czy manifestujesz coś? Nie, ale dzisiaj porozmawiamy o prawach kobiet. Zapraszamy na kolejny odcinek Startup Woman TV. Czy są dla Was ważne prawa kobiet? No oczywiście, że tak. No jak każde prawa, tak? Czy interesują Was prawa kobiet? Sorry, no chyba dostępny. Tak, ale nie mamy na to czasu. Czy zechcecie wziąć udział? Nie. W jaki sposób bronisz swoich racji? Kiedy czujesz, że ktoś robi Ci krzywdę, albo też twierdzi, że robisz coś, czego nie robisz, albo w ogóle nie słucha tego, co jest dla Ciebie istotne i robi inaczej? Słuchaj, no ja zazwyczaj bronię się jak tylko potrafię. Używam swojej silnej woli i swojego, wydaje mi się, silnego charakteru. Po prostu staram się postawić na swoim, dopiąć swego, czyli dążyć do celu i nie próbować ulec innym, tak? A jak to jest u Ciebie, Magda? Ja też walczę, też mam silny charakter. Wydaje mi się, że jeżeli czuję, że ktoś mnie skrzywdził, to staram się wyjaśnić sytuację z osobami, które rozczarowały mnie poprzez jakieś nieetyczne, nie fair play zasady w stosunku do mnie, zrywam całkowicie kontakt. A jak to jest z Wami? Czy walczycie o swoje prawa, o prawa kobiet? Czy są dla Ciebie ważne prawa kobiet? Są. Robimy sondę uliczną o prawach kobiet. Zechciałybyście udzielić nam dwóch pytań? Dziękuję. Ja też, może nie. Ja myślę, że no, więcej praw dla kobiet. Kobiety tak się odsuwa. Ja na przykład, jak ja jadę do mechanika samochodowego, to on, wiadomo, kobieta. A. Czy interesują Was prawa kobiet? No teraz jest na topie ten temat. Ja na przykład uważam, że aborcja jest morderstwem. Jestem przeciwny aborcji. A czy uważasz, że obecna ustawa powinna być zaostrzona? Tak jak jest obecnie zaproponowane w tym projekcie, który trafił do komisji? Może nie konkretnie jak jest w projekcie, bo on na przykład zakazuje też baner prenatalnych, gdzie z tym na przykład się już nie zgadzam, bo ja również. Są dobre. A pozwolisz, że zapytam się Ciebie, czy dla Ciebie to jest istotne? Nie. Dziękuję. Ja uważam, że już ogólnie był taki wielki kompromis w stronę tego utrzymania życia, ale jeżeli teraz to wejdzie ta ustawa, to będzie odebranie praw po prostu kobietom. Should be the same as male rights, depending where you are. I'm from Canada, but I think in Canada we do have pretty good. Our rights are pretty good, so I'm not sure about what the situation in Poland is, to be honest. Women does not have to work in Japan, so some people think so. Some people think and women have to be home, not working. Co robicie, żeby bronić praw kobiet? Osobiście nic nie robię. No nie chodzę na marsze, ale takie coś, ale dużo czytam. Co będziecie w najbliższym czasie robić, żeby bronić naszych praw? Ja skończę prawo. Fantastycznie. Znaczy myślę, że najważniejsze to jest chodzić na wybory i wiedzieć dokładnie na kogo się głosuje. Na dzień dzisiejszy to najważniejsze to, żeby nie siedzieć w domu, tylko wyjść i no o właśnie. Tym mówić głośno, tak jak na demonstracjach. No ale nie wiem, czy kobiety doszłyby do wspólnych wniosków. No nie dałby, nie wiem, nie dałby chyba rady. Jakie wnioski? Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła i bardzo mnie to zdziwiło, ponieważ był to środek tygodnia i godzina późno popołudniowa, bardzo dużo spotkałam obcokrajowców. To, co mnie zdumiało i to było niesamowite, w momencie, kiedy powiedziałam, o czego będzie dotyczyć sonda, kobiety znikały. O. To jest bardzo ciekawe, bo jednak tutaj rozmawiamy o kobietach. Tak, i o naszych prawach, przy czym no, nie ukrywam, że nie interesowały mnie tylko i wyłącznie, zresztą sama wiesz, jakieś tematy, które są teraz mocno aktualne na czasie, które też zajmują mnie, nie ukrywam. Mamy też niektóre opinie utajnione, ponieważ kobiety powiedziały tak, że powiem pani, ale to żeby pani mnie nie puszczała. Parę osób nawet powiedziało, a bo jeszcze mój pracodawca mnie zobaczy, jak się wypowiadam na ten temat, nie chciałabym mieć później nieprzyjemności w pracy. Niektóre też dziewczyny nie mówiły jednoznacznie, co robią, w jaki sposób mogą, a nawet jeżeli nie robią nic, to w jaki sposób mogą pewnymi postawami pokazać solidarność. Są zawsze pewnego rodzaju uwarunkowania zewnętrzne, które powodują, że jednak trzeba się dostosować do pewnych kwestii. I to, co jest wkalkulowane w naszą niepewność jutra, to jest to, że pewne jest tylko dzisiaj i cieszmy się tym dzisiaj w sposób jak najlepszy i jak najpełniejszy. Czerpmy z tego, co daje nam dzisiejszy dzień.
i oglądajcie Startup Woman.